Więc teraz zbieramy artefakty. Po co? Moja teoria jest taka, że praktycznie oni używają te artefakty, żeby zdobywać kasę na życie. Żeby na, wiecie, jedzenie i takie tam. To też jest bardzo interesujące, ponieważ praktycznie te robimy coś, co Sig robił w Jacku dwójce. Zbierał artefakty i dawał je Crew. Oczywiście Crew nie żyje już, więc nie będziemy mu dawali nic. Może Crew ma rodzinę? Może ma jakąś córkę, która zajmuje się biznesem nielegalnych wyścigów? Ale na pewno takiego czegoś nigdy nie będzie w Jacku. Never! Ale cóż. Więc praktycznie oni mogą sprzedawać te artefakty w czarnym markecie, ponieważ kurde muszą mieć materiały na coś. Metal nie rośnie na piaskownicy. Czymś muszą jeść. Coś muszą jeść. Więc ponieważ ta misja jest też uberludna, ja se pogadam o... A nie, już o tym mówiłem. Kaczorze Donaldzie. Ale mogę powiedzieć to, że to jest mój pierwszy let's play, który ja nagrywam z Playa Trójki prosto z HDMI, ponieważ lepsza jakość jest z HDMI. Nawet, że tak czy jak będę kompresował jak cholera te filmiki. Ponieważ chcę sobie katalog robię. Fuck off. Nie martwcie się, to jest praktycznie ostatnia misja, gdzie my używamy ten pojazd. Potem będziemy mieli Sunsharka, który mi pozwala zabijać tych maroderów, co mi pozwala zdobywać turbo. Ponieważ dusza wroga się manifestuje jako turbo, co możemy zdobyć i możemy boostować po pustyni. Na szczęście. Będziecie wiedzieć, kiedy zdobędziecie ostatni artefakt, kiedy będziecie mieli strasznie dużo czasu. Praktycznie to oznacza, że musimy teraz wracać do miasta. I tutaj mamy tą burzę piaskową. Więc mamy szmat czasu, więc wracamy do Spargus City. Jedziemy, jedziemy, pip, pip, pirerererera. Więc na szczęście Spargus City ma tą wielką, kurde, wieżę z ogniem, co pozwala nam zobaczyć, co gdzie jest. Przynajmniej mieszkańcy Spargus City są bardzo mądrzy. Tylko czy ja dojadę do końca? Zawsze może być akcja, że ktoś we mnie wjedzie, przywali mnie w ścianę i instakill. Ponieważ jak oberwiesz silnikiem prosto, kurde, w jakąś mocną ścianę, to instakill. Ale cóż, tutaj Deimos się martwił o Jacka i nam mówi, że to, co teraz mamy w naszej dłoni, to zbroja, która była używana przez kogoś. Ja wiem kogo, ale nie powiem. A, zbroja Mara. Więc mamy upgrade życia. Tak jest, panie i panowie, mamy upgrade życia, więc nie będziemy umierali czterema shotami jak w Jacku dwójce. Ale cóż, panie i panowie. Z jednego pojazdu na drugi. Teraz czas na kolejny wyścig, który jest bardziej interesujący od wyścigu z Cleaverem. Więc ten koleś się teraz przedstawi jako Sim. Więc Sim chce ten kryształ, który my zdobyliśmy od tej satelity. Ale ponieważ Sim jest takim spoko gościem, on chce się z nami ścigać o kryształ. Jeśli my wygramy, to Sim nada jego kryształ jasnego Echo. Jeśli my przegramy, to musimy oddać Simowi ten kryształ mrocznego Echo. Więc ten wyścig jest troszeczkę interesujący, ponieważ on bardzo mi przypomina wyścig z Erolem w Jacku dwójce.
Tylko te pierwsze nie cię nie boostują. Jak w Jacku 2, więc chwała Bogu, mogę mieć lepszą kontrolkę. Ale to będzie jedna z tych misji, gdzie zauważycie, że ta gra ma bardzo wielki problem z chodzeniem w 60 FPS-ach. I na pewno dużo ludzi powie, o, to z wina kolekcji HD, ponieważ, kurde, powinna ta kolekcja chodzić w 60 FPS-ach jak na PlayStation 2. Niestety, muszę wam powiedzieć, że gra chodziła troszeczkę słabo też na Play'u 2, ponieważ Jack 3 używał ten sam silnik z Jacka 2, tylko że oni go tutaj nie zoptymalizowali do punktu, gdzie jest dużo rzeczy na ekranie. Ponieważ w Jacku 3 dużo może się dziać na ekranie. I jak za dużo się dzieje, to praktycznie silnik tego nie może ogarnąć i gra idzie z 60 na 30 FPS-ów. I to nie jest tylko ekskluzywne w wersji na PS3, tylko to jest problem z silnikiem, który nie został zoptymalizowany. Praktycznie to jest ostatnia gra Naughty, która używała ten silnik Goal. Potem chyba zmienili silnik w Jacku X, ponieważ oczywiście Jack X jest wyścigówką, więc trzeba mieć inny silnik, żeby mogła gra ogarnąć co się działo na ekranie. Ale cóż, oto wyścig. Bardzo łatwy. Ale cóż, Jack się zapyta Sim, czemu on ma obsesję na punkcie śmierci. I to jest z powodu jednej gwiazdy, którą zaraz zobaczymy, pod nazwą Daystar. I ona ma przynieść koniec świata. Oh well. Wyłączamy Light Eco Crystal, który ja do dziś nie wiem, co on w ogóle robi. Oh well. Ale zobaczymy, czy mogę sobie jakieś sekreciki kupić. Nie chcę restartować. Długura kółko. Na razie nic. Ale cóż, mamy kolejną pięść, więc po raz kolejny idziemy na pustynię, albo Wasteland, jak to się nazywa w tej serii. Nie jestem takim wielkim fanem Spargo City, ponieważ praktycznie bardzo mało misji się dzieje w tym mieście. Nie wiem czemu, ale malutka mapka jest taka. Nawet, że nie jest zła, ale nie wiem. Haven City w 2 miało ten taki bardzo PlayStationowy PlayStationową atmosferę. Więc tutaj się dowiadujemy od Cleavera, że że on wykrył parę metalheadów, które muszą być zabite. Oczywiście, ponieważ pokonaliśmy parę metalheadów, to będzie bułka z masłem. Ale pustynne metalheady są inne od normalnych metalheadów, z którymi walczyliśmy. Cleaver nam też mówi, że jak uda nam się zaliczyć tą misję, to zdobędziemy parę nagród. I z tego co ja pamiętam, jedyne co my dostajemy, to tylko pojazd, który będziemy używali w tej misji, więc Cleaver kłamie. I też Cleaver nas ostrzegł o tych metalheadach, ponieważ Jack zrobił komunikat. Jack zrobił komentarz, że o, to tylko metalheady, ale metalheady w pustyni to są fucking dinozaury. Ale cóż, oto Sand Shark, nasza standardowa bryka w tej grze. Ona teraz może strzelać i zabijając marudera możemy zdobywać turbo, co nam pozwoli używać też turbo na pustyni bez wyścigów. Ale cóż, oto pustynny metalhead. Dinozaur, kurde, z działkiem na plecach. Więc tutaj są cztery metalheady do zgładzenia. Kiedy zabijesz 3, to życie ostatniego metalheada się podwoi. Ponieważ zawsze z pierwszymi trzema metalheadami jest takie coś. Jak metalhead spadnie, to on nie żyje. Ponieważ to życie się podwoi, to metalhead ostatni spadnie i się podniesie. I trzeba będzie go jeszcze raz ubić na ziemię.